Ja nazywam się Leszek Strzalewski, jestem asystentem w Katedrze Stomatologii Zintegrowanej w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Wieku Rozwojowego. Przez lata byłem związany z Zakładem Protetyki Stomatologicznej naszego Uniwersytetu. Urodziłem się w Lublinie, później przez kilka lat wyjechałem na Pomorze, ale do takich widoków jak ten tutaj zawsze chciałem wrócić i od lat mieszkam w Lublinie. Fotografuję, uczę studentów i tak naprawdę to sprawia mi radość. Pierwszy raz w tym budynku świadomie byłem jako mały chłopiec, jako pacjent z rozciętą wargą i tutaj uzyskałem pomoc. Pamiętam też swoją pierwszą pacjentkę już jako student, u której musiałem założyć wypełnienie i było to bardzo stresujące doświadczenie dla mnie, ale pod okiem moich nauczycieli poszło wszystko dobrze. Pierwsze kroki naukowe stawiałem pod okiem profesor Szymańskiej jeszcze jako student w jej studenckim kole naukowym, gdzie opublikowaliśmy wspólnie pierwszy artykuł w czasopiśmie naukowym. Będąc stomatologiem dziecięcym czy stomatologiem pracującym z pacjentami w wieku rozwojowym, na pewno trzeba pamiętać o czymś takim. Należy przede wszystkim lubić pacjenta, znać go z imienia, niekoniecznie z nazwiska. Trzeba być empatycznym, głos, którym pozwala nam zbliżyć się do pacjenta i z nim współpracować, musi być stonowany. Musicie być Państwo cierpliwi, no i życzliwi. Praca na uczelni to nie tylko zajęcia na żywo ze studentami, zajęcia zdalne, ale również wiele godzin spędzonych przy komputerze, na pracy naukowej, na opracowaniu danych, na wymyślaniu nowych badań i tak jak każdy chyba naukowiec z dziedziny medycyny, stomatologii, czekanie na opublikowanie artykułu w Nature. Zawsze moim studentom podkreślam, że nasze życie to stomatologia, ale nie tylko. Każdy z nas powinien mieć jakąś pasję. Ja uwielbiam wybierać się nocą w ciemne, niedostępne miejsca, lasy, łąki, góry po to, żeby fotografować gwiazdy. Tak, zamiłowanie do nocnej fotografii też wzbudziło we mnie zamiłowanie i chęć poznania tajników parzenia różnej kawy i w tej chwili naprawdę doceniam smak dobrej kawy.